Pamiętacie ZTE może? Ta firma jakiś czas temu sprzedawała swoje smartfony w Polsce. Nie były jakieś tam super, hiper wyszukane, ale były ciekawe. No i jak co roku ZTE ma całkiem duże, dosyć imponujące stoisko na targach MWC. Oni są zawsze w tym samym miejscu, w tej samej lokalizacji, także bez problemu do nich trafiamy. I pokazują całkiem ciekawe rzeczy. Te smartfony naprawdę są fajne. Przyjrzyjmy się im bliżej. Na stoisku Nubi możemy sobie na przykład zobaczyć flagową Nubię Z50. Telefon oparty o Snapdragon 8 drugiej generacji, z typową baterią 5000 mAh, zaginanym ekranem 6,67 cala, no i dwoma porządnymi, dosyć porządnymi aparatami fotograficznymi. Główny 64 mega to jest Sony YMX787 i 50 szerokokątna oraz makro, także zestaw całkiem niebiedny. Do tego prawdopodobnie, nie pamiętam w tej chwili, zdaje się, że jest jeszcze rozmywacz tła. Telefonik, trzeba przyznać, bardzo estetycznie wykonany. Tak na szybko jak popatrzyłem, no to tutaj w sofcie większych jakichś cyrków nie ma, no ale wiadomo, to jest telefon z Chin, więc możecie sobie wyobrazić, jak to wygląda, mnóstwo preinstalowanych apek. A to już kolejna ciekawostka, to już jest pod marką ZTE. ZTE Axon 40 Ultra Limited Edition. Limited, bo patrzcie, a podekranowy aparat do selfie. Spróbujemy go teraz odpalić. O, pokazało się selfie. No jak widzicie, typowa przypadłość podekranowych aparatów tutaj wokół jasnych punktów świetlnych, no jest taka dosyć widoczna, charakterystyczna flara w postaci kratki, no bo pamiętajcie, nad aparatem znajduje się jeszcze wyświetlacz, ale kiedy aparat wygasimy, no to ten wyświetlacz naprawdę wygląda sztosowo. Malutkie rameczki, równiutkie rameczki, zobaczcie, na dole niewiele szersza niż u góry, tam różnica w ułamkach milimetra jest. Także na pewno nie jest to telefon dla miłośników selfie, ale jak ktoś oczekuje fajnego wyświetlacza, no to będzie go miał. Oczywiście w środku Snapdragon 8, ale pierwszej generacji. Bateria oczywiście 5000 mAh z ładowaniem nie takim szybkim, 65-watowym. Ekran to oczywiście jest AMOLED 6,8 cala ze 120-hercowym odświeżaniem. A na tyle, moi drodzy, mamy trzy aparaty, każdy po 64 megapiksele. Zarówno szerokokątny, jak i główny, jak i, moi drodzy, peryskopowy teleobiektyw i obiektyw główny oraz ten peryskopowy mają optyczną stabilizację obrazu. No i do tego styluwa. Powiem szczerze, że trochę chyba żałuję, że ZTE nie ma takiego oficjalnego przedstawicielstwa w Polsce. Jak się ktoś uprze, to na pewno kupi ten telefon bez problemu. Natomiast no, takiej oficjalnej, prawdziwej dystrybucji, jak mają inne firmy, no na razie ZTE u nas nie ma. Szkoda, bo powiem szczerze, że te smartfony naprawdę bardzo fajnie wyglądają i po dostosowaniu softu do naszych, nazwijmy to, europejskich upodobań, czyli pozbawieniu go nadmiaru aplikacji, to mogłaby być naprawdę bardzo fajna propozycja, bo nie wiem jak wam, ale mnie ten ekranik strasznie się podoba. A tu już mamy niższą półeczkę ZTE, bo mamy Blade'y. Nie będziemy się jakoś nad nimi straszliwie skupiać, ja wam po prostu pokażę, co który telefon ma. Mam nadzieję, że to widzicie. Jak wygląda Blade V41 Vita. Od taki dosyć, wydaje mi się, pospolity średniaczek z 5G, Dimensity 810 na pokładzie, 50 aparat. Nie jest to jakaś strasznie droga i wyszukana konstrukcja, ale kurczę, też w sumie całkiem ładna, nie? Pokrewny model Blade V40S, też nie brzydka sprawa, znowu aparat 50, no wiadomo, tutaj w tym segmencie jakichś wielkich hopsztosów nie ma, ale też w sumie całkiem sympatyczny telefonik, lekki jest, wiecie, mam go w ręku i wierzcie mi, że jest lekutki. Blade V40S, następny w kolejce, to jest ta sama rodzina, zobaczcie, nawet wygląda... To jest najtańszy chyba w tej chwili z Blade'ów, niedawno pokazany Blade V40 Design. Dobra, rzućmy okiem, co on tu ma. Widzieliście, więc już o tym nie opowiadam. Płaska obudowa, raczej plastikowa, tak na moje oko, na moje poczucie. Również bardzo lekki ten smartfon jest. A to już jest, moi drodzy, totalna nowość Nubia Pad 3D. Tablet, który pokazuje obraz trójwymiarowy. Kurczę, żałuję strasznie, że moja kamera nie jest w stanie pokazać wam dokładnie tego efektu.
Teraz, jak widzicie, mamy przełączenie na obraz 3D. Powiem wam tak, no nie jest to jakaś straszna rewelacja ten obraz, ale no jednak robi trochę wrażenie. Ja tutaj widzę normalnie totalną głębię obrazu. Przypomina to trochę takie starodawne pocztówki trójwymiarowe, takie trójwymiarowe obrazki, które się oglądało pod różnymi kątami i one tak się fajnie przesuwały. Jest takie wrażenie faktycznie trójwymiarowości, bo wygląda to ciekawie. Próbuję wam to strasznie, próbuję wam to pokazać, ale no kurczę, kamera tego nie odda, bo wy oglądacie to na płaskim dwuwymiarowym obrazie. Natomiast no, w tym momencie tylko możecie mi uwierzyć na słowo, że jest to dosyć jednak fajny efekt. Ot taka ciekawostka przyrodnicza. Wiadomo, ten tablet jeszcze na razie nie trafił do sprzedaży, a jak będzie, no to dystrybucja z Chin. Jak kogoś to kręci, to wydaje mi się, że może być to całkiem fajny zakup, bo i sam tablet wygląda całkiem zacnie. O, latają sobie autka. O, widzicie teraz? Może teraz troszeczkę dostrzeżecie tą trójwymiarowość. Ach, no i nie powiedziałem wam jeszcze dosyć istotnego szczegółu. Ten tablet ma podwójne aparaty zarówno z przodu, jak i z tyłu. No i może robić zdjęcia i pewnie filmy w trójwymiarze również zarówno przednim, jak i tylnym aparatem. Kiedyś to już było, tak? Pamiętacie może sprzed ładnych paru lat, bodajże z 2016 roku, taki smartfon oferowało LG. Próby takie miało też za sobą HTC. O, pokazuję wam teraz aparat fotograficzny. Wybaczcie, no tablet jest przypięty, ciężko mi go stąd wyrwać. To jeszcze tak szybciutko rzucimy okiem, co to urządzenie ma w środku. Jak widzicie, bebeszki też są tutaj całkiem niebiedne. O, i jak możecie tu zobaczyć, Nubia tutaj proponuje jakieś tam konkretne scenariusze zastosowań, jakieś demonstracje produktowe, demonstracje budynków, nawet w zastosowaniach medycznych czy edukacyjnych to może mieć sens. O, tak jak mówiłem, prezentacje budynków. No i ta, co tutaj było pokazywane chwilę wcześniej, konwersja obrazu 2D do 3D w locie. Także powiem wam szczerze, że ZTE oraz Nubia, no bo Nubia jest submarką ZTE, gdybyście nie wiedzieli, coraz bardziej mnie zaskakuje i kurczę, no ja bym chciał, żeby jednak weszli do Polski z powrotem i to weszli z przytupem, bo produkty mają dosyć ciekawe.